Cześć, dzisiaj trochę o pierwszym stopniu do Antara. Jak widzicie, ma on już kolor. Został oklejony dzisiaj. Nie jest może tak idealnie jak sama rakieta, ale no już po prostu miałem same skrawki folii i nie udało mi się jednym kawałkiem tego okleić. No, gniazdo silnika, które było na poprzednim odcinku. I teraz trochę o tym, jak to ma działać. Zacznę może od systemu odzysku samego stopnia, a będzie on sprężynowy. I tak, już pokazuję. To będzie ze sobą sklejone jako jedna część. Jeszcze tego nie zrobiłem, ponieważ będę musiał tutaj najpierw oczko dać na spadochron. I od góry będzie na to naciskała sprężyna, która będzie zamocowana gdzieś do tuby w rakiecie. I tak, jak długo rakieta będzie stała na ziemi albo leciała pod wpływem ciągu silnika, no to sprężyna będzie dociskana i będzie się gniazdo trzymało do tuby. Natomiast w momencie, kiedy już przyspieszenie ustanie, to sprężyna przeważy siły oporu i po prostu wypchnie dolną część rakiety z tuby i ta część już pociągnie wtedy ze sobą spadochron bądź taśmę hamującą. No, mam nadzieję, że się to uda, bo wydaje mi się, że pomysł jest dosyć ciekawy i prosty. No a jak nie, to nawet gdyby to się ten system nie zadziałał, to i tak ten element będzie spadał dość bezwładnie, więc nie powinno tu być tak większych uszkodzeń. A teraz co do stagingu. To już zaraz tylko muszę wziąć rakietę i wam pokażę. Tak więc, tutaj obie te rury będą ze sobą połączone po prostu jakąś wsuwką. Najprawdopodobniej zrobię po prostu to na wielkość silnika. Czyli wystająca końcówka silnika z tego stopnia będzie wsuwała się w drugą taką rurę, jak na przykład tutaj czy tutaj. Ale będzie ona otwarta na końcu. I tak, gdzieś tutaj w tym korpusie będzie wycięta dziura. I sprawa ma się tak, że tu będzie włożony silnik z odpowiednio dociętym kawałkiem lądu. Jeśli dobrze pamiętam, to powinno być na 2,5 sekundy, czyli połowa lądu klimy. I on będzie przechodził przez tą rurę mocującą i łączył się tutaj gdzieś w środku z kawałkiem taśmy prochowej, która będzie odpalona w tym samym momencie elektrycznie, co silnik pierwszego stopnia. Czyli w tym samym momencie jest odpalony silnik pierwszego stopnia i ląd opóźniający. I ten ląd opóźniający będzie ustawiony tak, żeby palił się tak długo jak ten silnik. I tak, silnik się wypala. W tym samym momencie wypala się ląd i uruchamia się silnik górnego stopnia. Jest to dosyć skomplikowane, ale mam nadzieję, że zadziała. No i na pewno jest to prostsze niż jakiś system elektroniczny. Szczególnie, że no ciężko znaleźć w Polsce łatwo dostępny i tani system opóźniania, który nie ma w sobie przekaźnika. A przekaźnik elektromagnetyczny ma ten minus, że może być podatny na przeciążenia. Mógłbym potencjalnie coś zrobić na tyrystorach, ale no nie wiem, jakby się to sprawdziło. Pamiętaj, że musisz odpowiedni tyrystor znaleźć. A inna sprawa, że znał się nie najlepiej na elektronice. Więc tak ma się sprawa z Antarem. A i tu, jeżeli chodzi o spadochron do tego, będzie zastosowany ten tutaj nieduży, który już był wcześniej używany w kapsule załogowej. I też mam nadzieję, że za jakiś czas sama kapsuła będzie też nadawała się do lotu na tej rakiecie. Co też byłoby fajne moim zdaniem. I mam jeszcze jedną rzecz wam do powiedzenia. Co prawda nieco tajemniczą, ponieważ na razie nie będę nic pokazywał. Ale kontynuuję pracę nad dosyć dawno zapowiedzianą rakietą Barracuda. Są one już dosyć bliskie końca. Więc mam nadzieję, że niedługo odbędzie się jej start. No, na razie nie pokazuję, no bo jest to tajemnica, nie jest to jeszcze w pełni skończone. A i sama rakieta jest zrobiona nieco prowizorycznie.
Ale mam nadzieję, że wyrzutnia rurowa się sprawdzi. W sumie samą wyrzutnię to mogę wam pokazać. O, ta oto rura. I w niej jest zamknięta rakieta. A tu widzicie głowicę do niej. To też wam mogę pokazać, głowicę. Jeszcze oczywiście będzie pomalowana, ale jest zrobiona po prostu z końcówki butelki po takim oto napoju. No będzie zakończona taką nakrętką, no nie znalazłem żadnego opływowego kawałka plastiku, który by tu pasował. A mam nadzieję, że i tak taka aerodynamika się sprawdzi. A na pewno ta głowica będzie wytrzymała. Co jest wymagane przy starcie z wyrzutni rurowej, ponieważ będzie musiała ona niejako przebić pokrywę. Ale no to zobaczycie w swoim czasie. Mam nadzieję, że następny film już będzie z tym. A jak nie, to będą jakieś kolejne update'y a propos Antara. No i ostrość zgubiła. Dobra, w dzisiejszym filmie byłoby to na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!